pytanie. Jak to получилось? Ostatni temat. Subskrybuj kanał Biała Gwiazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco. Dzień dobry, podcast Biała Gwiazda pod lupą. Dzisiaj w programie pozytywny wariat. Człowiek, który pojechał do Kosowa, żeby zobaczyć mecz Wisły Kraków. Nie byłoby w tym nic dziwnego, że pokonał ponad 1200 km, natomiast ten człowiek pojechał na rowerze, moi drodzy, i Bartosz Sowizdraniuk jest moim i waszym gościem. Dzień dobry, Bartoszu. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Na początek powiedz, skąd w ogóle taki pomysł? Ja wiem, no bo na Twitterze cię śledzę, natomiast pewnie widzowie, którzy oglądają na YouTubie, nie wszyscy wiedzą, dlaczego pojechać do Kosowa na rowerze. No, napisałem takiego tweeta, że jeżeli Wisła wygra Puchar Polski, to było dzień przed finałem. No to na pierwszy wyjazd w europejskich pucharach pojadę rowerem. Wygrali, to pojechałem. Tak w dużym skrócie. Dobrze, to już wiemy, dlaczego się wybrałeś do Kosowa. No, były jeszcze inne opcje. Między innymi mogłeś jechać jeszcze do Azerbejdżanu, ewentualnie gdzieś na Słowację. Azerbejdżan odpuścił. Ale udało się pojechać do Kosowa, chociaż tam też były takie na początku niejasności, czy uda się wjechać na teren Kosowa, ale widziałem, że w pewnym dniu, w którymś dniu już swojej wycieczki, swojej przygody napisałeś, że dostałeś zgodę, że możesz bez problemu minąć granicę. Tak. No, ja po prostu złożyłem takie zapytanie do ambasady Polski w Macedonii, czy w ogóle istnieje taka szansa przekroczyć granicę na rowerze w tym miejscu, gdzie ja przekraczałem. Bo na początku planowałem jechać inną drogą, ale się okazało, że tam nie ma przejścia granicznego i musiałem trochę nadrobić. Dobrze, porozmawiamy o przygotowaniach. Ile trenowałeś do tego, żeby być w formie? No bo to jednak nie jest tak prosto jechać codziennie po 80, 70, 90 kilometrów. Jednak trzeba troszeczkę potrenować przed tym, więc jak wyglądały twoje przygotowania? Moje przygotowania, no w sumie jeżdżę na co dzień na rowerze, jeszcze trwał rok szkolny, ja jeszcze się wybrałem na jakąś tam dłuższą przejażdżkę ze znajomymi, ale nie przygotowywałem się jakoś tak mocniej, żeby jechać gdzieś na kilka dni rowerem, żeby po prostu trenować i jeździć, to takich przygotowań nie było. Czyli to był po prostu spontan, jeśli chodzi o kondycję. Nie wiedziałeś, czy wytrzymasz, ale podjąłeś się tego zadania. Czekaj, bo mi coś ciebie zrywa. To jest największa szansa, że no po prostu nogi siądą, ale dałem radę. Wiadomo, że no zakwasów jako tako nie miałem, ale no wiadomo, że w niektórych momentach, zwłaszcza na podjazdach, bywało ciężej. Ale no, dałem radę też. Wydaje mi się, że dystanse pokroju 100 km pokonywane całokształtem w prawie że tam 7 czy 8 godzin, no to nie jest żaden wyczyn tak naprawdę, bo to jest tak naprawdę więcej odpoczywania i regeneracji niż samej jazdy. Jasne. Ale jednak dużo osób pewnie by odpuściło i tak nie miało takich sił też mentalnych, nie tylko fizycznych. Natomiast chciałem cię zapytać o tym, ile wyniosły przygotowania finansowe do podróży, bo wiemy, że trzeba było ogarnąć noclegi. Też udało ci się zdobyć wsparcie Jarosława Królewskiego właśnie na tą wycieczkę, na tą podróż. Ale ile wydałeś na noclegi? Na noclegi przez zmianę terminu meczu, bo w momencie, gdy się zaczęło losowanie, gdy założyłem zrzutkę, no to jak już wiedziałem, gdzie jadę, założyłem zrzutkę, to zacząłem bukować te noclegi. No dzień później okazało się, że zmienili termin meczu, zamienili je kolejnością. Duża część tych ofert była bezzwrotna niestety. Więc na tym straciłem około 1500 zł. Ale no tak to ogólnie to noclegi zamknęły się pod 4000 już z tą stratą. Jasne. No jednak jest też duże obciążenie finansowe. Trzeba było wliczyć tą stratę 1500 zł, ale to cię, że tak powiem, nie zmartwiło, nie złamało cię, pojechałeś do tego Kosowa, udało się dojechać i tam też zdjęcia robiłeś, bo jesteś na co dzień fotografem, który robi zdjęcia naszym piłkarzom, to może też nie wszyscy wiedzą. Przejdźmy do pierwszego dnia. Tak, pierwszy dzień to był Kraków i okolice Czarnego Dunajca, bo to
plan się trochę zmienił, bo tutaj jeden z kibiców zaoferował mi nocleg w swoim apartamencie, gdzie prowadzi po prostu wynajmy wakacyjne, zaoferował mi nocleg za darmo. Stąd też mała zmiana trasy. A no, dodatkowe kilometry też się okazało, że namiastowo jest bliżej Nowego Targu niż mi się wydawało, bo jak planowałem trasę, to okazało się, że poprowadziło mnie przez Zakopane. W związku z tym trochę tam musiałem poprzesuwać, żeby to miało sens. No i w pierwszy dzień przejechałem tak naprawdę całą starą Zakopiankę. Najcięższy na tym etapie był zdecydowanie podjazd na Luboń, bo tam jest praktycznie cały czas pod górę, a jeszcze dosyć mocno wiało. No nie był to najprzyjemniejszy etap podróży, ale dałem radę. Myślę, że się zgodzisz ze mną, że najgorsze, co może być dla kolarza, to wtedy, kiedy wiatr wieje, ale w oczy, w twarz. Tak. I przechodzimy do drugiego dnia, czyli do podróży z Nowego Targu do Namystowa. To było 84 km, prawie 85 bez 300 metrów, jeżeli tutaj się zgadza z tym, co wypisałeś na Twitterze. Przekroczyłeś granicę w drugi dzień Polski i Słowacji. Czy coś się działo takiego wyjątkowego na tej trasie? No tutaj były te elementy przesuwania, o których mówiłem, bo z Podczerwonego, gdzie był apartament, dojechałem do Siroki i to jest tam było około 65 km. I tam tak naprawdę nocowałem. Było fajnie. I tam no, trasa przebiegła bez żadnych większych problemów, o ile pamiętam. Ale były też takie momenty, kiedy no, niestety przebiłeś dętkę. Więc to też były takie problemy natury technicznej i pytanie też było od jednego z widzów, czy miałeś właśnie takie momenty zwątpienia podczas podróży do Kosowa? Tak. Największy moment miałem w Serbii na odcinku, w którym dojeżdżałem do Belgradu. Mhm. Wtedy było bardzo ciężko, bo po prostu zabrakło mi wody, a lampa jak nie powiem co. 43 w cieniu, żadnej chmury, wiatr w twarz, a jeszcze wiadomo, że asfalt oddaje swoją temperaturę, a do najbliższego sklepu miałem 5 km. Tam myślałem po prostu, że no, jedyne na czym się skupiłem to, żeby nie odpłynąć tam gdzieś przy drodze. No i jakimiś tam ostatkami sił dojechałem do sklepu, uzupełniłem płyny i jechałem dalej. A ważyłeś swój bagaż, który z tobą podróżował? No bo musiałeś coś do niego zabrać, udając się w taką podróż, więc jakbyś mógł powiedzieć, co zabrałeś właśnie od strony technicznej, od strony takiej żywnościowej? Od strony technicznej zabrałem ze sobą smar do łańcucha i łatki na dętki, i także dwie zapasowe dętki. Jak się okazało, jedna później nie do końca pasowała do mojej felgi, więc musiałem dokupić drugą tam później w Lewicze. Ale no, to tak z technicznych rzeczy to miałem ze sobą smar do łańcucha, zestaw do łatania dętek i zapasową dętkę, no i oczywiście pompkę. No tak to miałem ubrania. Kilka koszulek ze sobą wziąłem, no bo wiadomo, że nie ma też co zabierać, nie wiadomo jak dużo rzeczy. Bo po prostu robiłem pranie, zabrałem chyba 5 koszulek, ogólnie taki zestaw na 5 dni. Wszystkiego, dwie pary spodni, jedne rowerowe, jedne normalne i na bieżąco sobie prałem. W trzecim dniu pokonałeś trasę 55 km z Namystowa do Rosenborka. Co zobaczyłeś ciekawego na tej trasie? Bo wiem, że oprócz tego, że dużo kręciłeś na rowerze, to też starałeś się coś jednak zobaczyć dla siebie, porobić zdjęcia. No to kolejny etap przesuwania podróży, bo z Siroki dojechałem, w sumie nawet nie pamiętam gdzie, bo tutaj widzę, że nie napisałem, ale był to dystans około 77 km. W Rosenborku jest o tyle ciekawie, że jest tam dzielnica miasta, która się nazywa Kosowo. Tak. Ja to też wrzuciłem wtedy na Twittera, że w sumie to zrobione i pora na CS-a, ale no tam miałem problemy natury technicznej, bo padł mi powerbank, który teoretycznie miał 30 000 mAh, więc nie powinien mi paść, bo go ładowałem. Nie wiem,
coś się wydarzyło i też złamałem tam kabel od telefonu, więc musiałem tak jakby zmaksymalizować oszczędzanie energii. Stąd nie ma w trzecim dniu zrzutu ekranu ze Strawy. No bo po prostu miałem tylko włączoną nawigację, nawet nie słuchałem muzyki, żeby nie zużywać baterii w telefonie. No jasne. A gdybyś miał wyróżnić takie jedno miejsce przez całą podróż, które przykuło twoją taką specjalną uwagę pod względem krajobrazu, pod względem tego, co tam się dzieje, to które miasto, która wieś? No bo to nie tylko przez miasta podróżowałeś, ale też kilka wsi odwiedziłeś. No zdecydowanie zakochałem się w Budapeszcie. To był mój pierwszy raz w Budapeszcie na, że tak powiem, dłużej niż przejazdem. No też byłem przejazdem, ale jednak spędziłem w tym mieście trochę więcej czasu niż się to robi samochodem. Bardzo mi się spodobała architektura, to jak on jest usadowiony nad Dunajem. No to jest, i stwierdziłem, że to jest miasto, w którym mógłbym mieszkać. Bardzo duże miasto, jeśli chodzi o Budapeszt, jeżeli się jedzie do Budapesztu, to ciężko wszystko zwiedzić w jednym dniu, no więc to, jeżeli ktoś się wybiera, to polecamy przynajmniej na te 2-3 dni się wybrać. No właśnie, pytanie teraz jest takie, jakie trudności jeszcze oprócz tego sprzętu, gdzieś tych problemów technicznych na ciebie czekały? Tutaj było też takie pytanie na Twitterze, czy ty nie bałeś się nocować też w miejscach, których nie do końca znasz, bo różni są ludzie w różnych krajach. Było takie pytanie, gdzie się czułeś najmniej bezpiecznie? Wydaje mi się, że najmniej bezpiecznie czułem się pod koniec podróży, jak już wyjechałem z Niszu i byłem w drodze do Kurszumli i tamte dwa etapy przedostatnie były najcięższe mentalnie, bo nie ma tam żadnej zabudowy. Wiedziałem, że jeżeli coś mi się stanie, no to nie wiem, czy będę sobie w stanie pomóc, bo od Niszu tak naprawdę, a zwłaszcza od Kurszumli, tam jest tak naprawdę wyludniony teren ze względu też na strefę przygraniczną z Kosowem. Wiadomo, jakie są relacje serbsko-kosowskie. I no po prostu bałem się, że jak coś mi się stanie, nie wiem, wywalę się, złamię nogę, to jeden, że się nie dogadam z nikim, a dwa, też nie wiedziałem, jak ludzie by zareagowali, no bo jednak jechałem w ciemno. W Serbii, w Kosowie nigdy nie byłem i tam wiadomo, że dzień dobry umiem powiedzieć i dziękuję, ale to tak, no jeszcze do widzenia, ale to tak naprawdę wszystko, co umiem powiedzieć po serbsku. Po albańsku nie miałem okazji się nauczyć, bo byłem za krótko w Kosowie, więc na pewno był to taki problem natury mentalnej, ale co do takiego stresu z noclegami i tak dalej, to nie miałem jakiegoś takiego dużego, bo albo rower spał ze mną w pokoju hotelowym, albo był przypięty, wiozłem ze sobą dosyć masywną, no, prawie 5-kilogramową blokadę rowerową. To jest po prostu łańcuch, gdzie oni musieliby, nie wiem, jakiej szlifierki kątowej używać, żeby ją przeciąć. Więc no, prędzej by cieli ramę niż tą blokadę, więc o to się nie stresowałem. No co prawda wiadomo, że jest taki mit moim zdaniem, bo nie spotkałem się z tym, że w Serbii to można bardzo łatwo zostać pobitym i okradniętym. No ja się z tym nie spotkałem. Wszyscy ludzie byli bardzo pozytywnie do mnie nastawieni. Nikt nie miałby tak jakby problemu, że oni też mają, bardzo lubią Polaków jako naród. To jest, nikt nie miał problemu, zwłaszcza jak się mówiło, że się jest z Polski, to od razu to nastawienie z takiego neutralnego zmieniało się na bardziej przyjazne i w Serbii, i w Kosowie, bo Polska była jednym z pierwszych państw, która uznała istnienie Kosowa. Więc mimo tego, że Polska uznała Kosowo, to mam wrażenie, że mamy dosyć dobre relacje z Serbami jako naród. I nie czułem tego, żeby ktoś był do mnie negatywnie nastawiony. Podróżując przez kilka krajów Europy, musiałeś na pewno zasięgnąć gdzieś informacji, czy to w internecie, czy pewnie mając znajomych gdzieś w innych krajach. Czy czytałeś, czy szukałeś informacji na temat bezpieczeństwa w każdym kolejnym kraju? Szukałem informacji na temat bezpieczeństwa w Serbii i w Kosowie, ze względu na to, że te dwa kraje nie są w Unii Europejskiej. Tam się normalnie wjeżdża, się przechodzi kontrolę. Tak. Też wiozłem ze sobą dosyć pokaźną apteczkę, sprawdzałem, czy na przykład Gripex, który ma pseudoefedrynę, i dextrahydrometorfan, które w niektórych krajach są na tej liście kontrolowanej, czy na pewno mogę to wwieźć ze sobą do danego kraju.
Na szczęście nie było takiego problemu, bo nie udało mi się znaleźć takiej listy leków zakazanych ani dozwolonych. Nie udało mi się tego znaleźć. Na pewno sprawdzałem też bardzo dużo informacji co do bezpieczeństwa rowerowego w Kosowie, jeżeli chodzi o ruch drogowy, bo no, ciężko jest znaleźć takie informacje, ale coś tam mi się udało znaleźć. Też Podujewo jest bardzo blisko przejścia granicznego z Merdare, więc zbyt dużo po tym Kosowie rowerem nie jechałem. A jadąc przez obce kraje, wiadomo, no może nie Węgry, ale właśnie przez Serbię, do takiego momentu, kiedy spotkałeś pierwsze osoby, miałeś coś takiego z tyłu głowy, że kurde, że jadę troszeczkę tutaj, no nie wiem, może nie tyle nielegalnie, ale że właśnie nie wiem, jak mnie przyjmą, nie wiem, jak mnie odbiorą. Nie miałem czegoś takiego, bo wyjeżdżając z Szegedu, o tyle fajne jest to, że prowadzi tam ścieżka rowerowa Eurovelo 11, o ile dobrze pamiętam. I od granicy tak naprawdę jest cały czas ścieżka rowerowa. Nie pamiętam już do którego momentu, bo ona się w którymś tam momencie urywa na trasie, ale tak jakby od granicy do dwóch pierwszych takich większych miejscowości jest normalnie ścieżka rowerowa i nie czułem, że robię coś w cudzysłowie nielegalnego, no bo ścieżki rowerowe służą tak jakby do jazdy rowerem. Oczywiście. No, tak jak powiedziałeś, ścieżki rowerowe służą do jazdy na rowerze. Pytanie jeszcze o pamiątki. Powiedziałeś, że Budapeszt ci się bardzo podobał, mógłbyś tam mieszkać. To rozumiem, że coś sobie kupiłeś w Budapeszcie. No, kupiłem sobie obiad, bo starałem się jednak... Też pamiątka. Tak, jednak no, nie były to moje pieniądze i głupio mi było kupować sobie jakieś tam pamiątki albo różne ponadprogramowe rozrywki, bo jednak zbierałem pieniądze na wyjazd, żeby mieć co jeść, co pić i gdzie spać. A w efekcie końcowym wyszłoby na to, że kupiłbym sobie pamiątkę, no to wyszłoby tak trochę krzywo. A jednak czułem zobowiązanie wobec tych dziesiątek, jak nie setek osób, które wsparły mnie finansowo w mojej podróży. I dla nich też jechałem w momencie, gdy miałem jakiś tam kryzys, czy siłowy, czy mentalny. To czułem, że nie mogę tych ludzi zawieść. Że oni, tak patrząc na i komentarze na Twitterze i na ilość wsparcia, jaką dostawałem, po prostu wiedziałem, że tych ludzi nie mogę zawieść i że mam dla kogo jechać oprócz siebie i że to jakiś tam głupi zakład na Twitterze przerodził się w sumie to w całkiem pokaźną akcję, gdzie społeczność się poruszyła i społeczność trzymała za mnie kciuki. No właśnie, tutaj mówisz o tym, że trzymali za ciebie kciuki ludzie, ja między innymi, ja też się staram się dopingować, nie pisałem ci co prawda w prywatnych wiadomościach, ale obserwowałem każdego dnia właśnie jak wrzucasz kolejne posty. Ile znaczy takie wsparcie mentalne osób, tak naprawdę których nie znasz, ale wiesz, że oni ci kibicują, że nawet klikną ci to serduszko na Twitterze, że gdzieś tam właśnie w komentarzu napiszą, dawaj Bartek, jedziesz i tak dalej, bo mówisz o tych kryzysach mentalnych, no właśnie. Ludzie, których nie znasz, potrafią, to jest pytanie, czy potrafią gdzieś wykrzesać jeszcze w tobie takie resztki energii na resztę dnia, kiedy jedziesz? Zdecydowanie tak. No to też zależy, jak się do tego podejdzie oczywiście, ale w momencie, gdy tak jakby ja też czuję się jako część tej społeczności, bo jednak chodzę na Wisłę, może nie jako kibic, ale jako fotograf, jako kibic prywatny, ale głównie jako fotograf, to jednak tak jak te tweety robiły tysiące zasięgu, dziesiątki, jak nie setki komentarzy, ten jak dojechałem zrobił tam jakieś chore wyświetlenia, pokroju tam 120 tysięcy chyba, to i tyle gratulacji się posypało, że no wiadomo, ktoś tam pisał, że ból jest chwilowy, a chwała jest wieczna. No to jest mniej więcej przełożenie 1:1, wiadomo, że na innym przykładzie, ale takie wsparcie nawet od osób, których się nie zna, od osób anonimowych, daje bardzo dużo, tylko należy odpowiednio podejść do tego wsparcia i się nie podpalać, że jest się gwiazdą, tylko tak jakby zna się swoje miejsce w szeregu i trzeba wiedzieć, że tak jakby dla tych ludzi też się jedzie, bo to daje dodatkową motywację, mimo tego, że ja jestem sam na rowerze w kraju, którego nie znam pierwszy raz w życiu gdzieś w połowie Europy. No to jednak wiem, że mam dla kogo jechać i że ci ludzie czekają na kolejne relacje i tak dalej i że nie mogę ich zawieść. No właśnie, bo tutaj mówisz o tym, żeby nie czuć się gwiazdą i tak dalej, ale jednak siłą rzeczy na te 18 dni, bo tyle trwała twoja podróż, ty naprawdę stałeś się jedną z ważniejszych osób na wiślackim Twitterze.
Po pierwsze, chociażby dlatego, że też Wisła tam miała jechać i zagrać swój mecz. To jest jedna sprawa. Dwa, oprócz tego, że ludzie żyli transferami, to żyli naprawdę autentycznie twoją wyprawą. I powiem ci, że to było aż nie, momentami nie do uwierzenia, że bądź co bądź, jedzie osoba, którą właśnie ludzie tak nie znają, tak? Znają się z robienia fotografii, ale prywatnie się nie znacie i oni naprawdę żyją twoją przygodą, obserwują twoje relacje, obserwują twoje wpisy i tak dalej, i tak dalej. No właśnie, czy ty przez chwilę poczułeś się taka gwiazda? Szczerze mówiąc, to w momencie, gdy zacząłem udzielać wywiadów. No właśnie, bo miałeś też takie momenty, gdzie udzielałeś wywiadu telewizji Polsce chociażby. Tak, tak. I to nie tylko wywiadów dla polskich mediów, bo zdarzyło mi się też udzielić wywiad, dać wywiad dla mediów kosowskich. No na pewno jest to fajne przeżycie. Polecam każdemu coś takiego spróbować, ale no, nie można sobie pozwolić, żeby soduwa uderzyła do głowy. Bo ja tylko jechałem rowerem, ja wiem, że to jest moje 5 minut. Wiadomo, że taka jest natura ludzka, że trzeba je jakoś wykorzystać. Oczywiście. Ale wiem, że te 5 minut za chwilę się zaraz skończy, o ile nie wymyślę czegoś równie chorego. No to tak naprawdę, no co z tego, że dojechałem rowerem? Zaraz każdy o tym zapomni, to ja się nie czuję jak gwiazda, bo wiem, że są tematy ważne i ważniejsze. A jakiś gość, który jedzie rowerem do Kosowa, jest z tych tematów mniej ważny. To może teraz taki zakład, jak w tamtym sezonie, nie wiem, czy to kibic Legii, czy Radomiaka, ale chyba kibic Legii to był, który założył się na Twitterze, że jak bramkarz zdobędzie bramkę w Ekstraklasie, tak, okay, to pójdzie pieszo na stadion tej drużyny. To może ja teraz czas na taki... Ja był kibicem Radomiaka, bo on miał chyba 100 kilometrów tam aż. Właśnie, ale on szedł pieszo, prawda? On szedł do Radomiaka. Tak, tak. I może teraz taki zakład, że jak na przykład bramkarz Wisły zdobędzie bramkę, to na następny mecz wyjazdowy wyjedziesz na rowerze. No wiesz co, jest to o tyle ciężkie, że jak ja coś napiszę na Twitterze, że jeżeli Wisła coś zrobi, to oni to robią. Więc to powiedz, że jak Wisła awansuje do Ekstraklasy. To nie jest problem, to jest akurat zaleta. No, myślę nad czymś do Ekstraklasy. Mam kilka bardzo ciekawych pomysłów, ale... No to nie będę jeszcze zdradzał. Oczywiście. Do Ekstraklasy jeszcze zostały 33 finały i z takim podejściem trzeba podchodzić do każdego kolejnego meczu. Oczywiście. To teraz przejdźmy do twojego powrotu z Kosowa. Jak ty wróciłeś z tego kraju, bo dużo kibiców pisało na profilu Wisły, żeby cię zabrali do samolotu, żebyś z nimi wrócił. Tak, i tutaj klub się posłuchał i zabrał mnie ze sobą do samolotu. Wróciłem normalnie z samolotem, z klubem, z piłkarzami i tak naprawdę następnego dnia w godzinach późno-nocnych, wczesno-porannych, bo to było około godziny pierwszej w nocy, już byłem w Krakowie, tak jakby w domu. Ale rozumiem, że piłkarze wiedzieli, dlaczego z nimi lecisz. Pewnie ktoś przedstawił twoją historię. Część piłkarzy wiedziała, na pewno wiedział Alan Uryga, bo podszedł zaraz. Tak jak przyjechali na trening, to już rozmawialiśmy. Na pewno wiedział Angel Baena, Angel Rodado też na pewno wiedział, a reszta dowiadywała się w trakcie. Ze sztabu na pewno wiedział Michał Siwierski i Dominik Dyduła. Oni wiedzieli, bo rozmawialiśmy na ten temat w trakcie treningu. No w trakcie treningu to oni byli w pracy, no przed i po, wiadomo. Jasne, jasne. Piłkarze bardzo miło wspominał rozmowę z Josephem Kolejem już na lotnisku w Krakowie, który był bardzo zdziwiony, że rzeczywiście jechałem 18 dni do Kosowa, że tylko po to, żeby zobaczyć mecz Wisły Kraków. I bardzo dużo piłkarzy też się dowiedziało, tak jakby jak się pojawiłem już na lotnisku, bo oni jechali autokarem, ja jechałem z resztą sztabu i pracowników klubu samochodem. No to dowiedzieli się albo po meczu, albo na lotnisku, że jadę z nimi i wszyscy, to nie było tak, że ktoś tam był jakoś zbytnio na to zdenerwowany, tylko wszyscy bardzo miło podchodzili, pytali jak było, ile jechałem, jaki dystans i z takim widać, że żywym zainteresowaniem dopytywali o szczegóły tej podróży. No tak, bo w końcu fotograf, ukośnik, kibic pojechał, żeby po pierwsze porobić zdjęcia, a po drugie, żeby też kibicować Wiśle w tym pojedynku z KF Lappi. Ale to nie koniec niespodzianek, bo jeszcze jedna niespodzianka na sam koniec cię czekała, już wróciłeś. To było we wtorek 30 lipca.
Spotkałeś się, no właśnie, z kim się spotkałeś? To jest szef misji Konsulatu Generalnego Kosowa. Oni świeżo otworzyli konsulat w Warszawie, bo oni go otworzyli, z tego co mi mówił, wczoraj w grudniu zeszłego roku i byłem jednym z pierwszych gości, którzy mieli przyjemność tam być i zobaczyć, jak to wygląda od środka. Relacje polsko-kosowskie, z tego co on opowiadał, ostatnimi czasy się bardzo ociepliły i wyszły na lepsze. Wydaje mi się, że to też ze względu na polepszenie relacji sojuszu Polski ze Stanami Zjednoczonymi, bo jednak Stany Zjednoczone mają bardzo duże wpływy w Kosowie. I z tego, co z nim rozmawiałem, to w kuluarach się pojawiają jakieś plany, żeby Polska albo otworzyła ambasadę, albo konsulat na terenie Kosowa. Rozmawialiśmy też bardzo dużo o kosowskim sporcie, z racji tego, że ja trenowałem judo przez bardzo długi okres swojego życia, bo było to 8 lat, a Kosowo jedyne medale olimpijskie, jakie ma, to są właśnie z judo, no to rozmawialiśmy bardzo dużo o sporcie, o piłce nożnej, o judo. Też mówił, jacy tam zawodnicy z Kosowa albo Albańczycy z Kosowa, tak jak na przykład nasz dyrektor sportowy Wulnet Basza, są w Polsce i działają w polskim sporcie. Wypiliśmy kawę, dostałem słowniczek rozmówki albańskie. To wydaje mi się, że przyda mi się na lepszą komunikację z Wulnetem. I tak naprawdę no to spotkanie trwało godzinę, ale bardzo było miłe i pozytywnie je wspominam. To jak już się nauczysz albańskiego, to już wiemy, kto będzie odpowiadał za transfer w Wiśle Kraków na nowy sezon. Ostatnim tematem, sam mecz KF Lappi z Wisłą Kraków. Czy stadion KF Lappi to jest 100 lat za Polską, za Wisłą Kraków, czy jednak ta infrastruktura kosowska goni naszą Polską? No, Kosowo to jest ogólnie kraj w budowie. To widać, że to jest bardzo młode państwo. No, jestem ciekaw, jakby ten mecz wyglądał, gdyby odbywał się na stadionie w Prisztinie, tak jak było to planowane na początku, ale ze względu na karę od UEFA i tutaj, że kibice nie mogli pojawić się na meczu, to nie wynajmowali stadionu w Prisztinie, tylko grali w Podujewie. Na pewno, jak zobaczyłem ten stadion, to stwierdziłem Puszcza Niepołomice 2. Bardzo ciekawym widokiem, infrastruktura tego stadionu jest całkiem fajna, mają bardzo fajny taki bar o restaurację pod trybuną stadionu, jest to przeszklone, więc tak naprawdę jeżeli ktoś chce sobie zejść, kupić, nie wiem, picie czy kawę, no to jest w stanie to zrobić w trakcie meczu, jednocześnie nie tracąc oka z akcji. Na pewno bardzo ciekawym aspektem są te reklamy i bloki, które znajdują się za stadionem. Udało mi się zrobić ciekawe zdjęcie człowieka, który wieszał pranie w trakcie meczu i mam wrażenie, że nie był świadomy, że tutaj odbywają się rozgrywki Ligi Europy i normalnie tu grają Ligę Europy, a gość na balkonie sobie wiesza pranie i beztrosko sobie żyje. To jeżeli się zgodzisz, to udostępnimy to zdjęcie tutaj w podcaście, żeby każdy mógł zobaczyć, jak w Kosowie się wiesza pranie. Muszę sprawdzić, czy je mam, bo nie wiem, czy go nie skasowałem. Ale jeżeli masz, to wrzucimy, także... Tak, jeżeli mam, to podeślę. Oczywiście. Dobrze, bardzo Ci dziękuję, Bartoszu, za rozmowę. Dzisiaj naszym gościem był Bartosz Sowi-Zdraniuk, człowiek, który pojechał do Kosowa na rowerze, żeby zobaczyć mecz Wisły Kraków. Dziękuję Ci za rozmowę. Dziękuję. Pytanie. Jak to получилось? Ostatni temat. Temat. Subskrybuj kanał Biała Gazda pod lupą i bądź z nami na bieżąco.